witamy was w... O, coś tam się dzieje. Widowisko się kręci. O nie, pierwsze miejsce w Igrzyskach Olimpijskich. Vancouver 2010. Trzeba go zakopać, on już nie żyje. Wiesz co, ja żyję. On zmartwychwstał. Ej, pokaż się przodem. Nie, ja się przodem. Tu śnieg, tu nie. Wtedy jesteś. Dobra, ja. Nieważne. Dzisiaj zajmiemy się sztuką zjeżdżania na jabłku. Proszę o to podać te czerwone komunistyczne jabłuszko z Lipcy. Ze Zjednoczonej Armii Radzieckiej. Patrz, jak się zjeżdża. Na nogach. I proszę mnie nie pchać, asystentko. Tak się zjeżdża o to na sam. Ten, kto będzie chciał zjeżdżać, proszę do mnie dzwonić. Numer 0700-102-102. Jedziemy! Jaka piękna gleba. On chyba nie żyje. Żyje. On żyje! Ała. On zmartwychwstaje. Ale jak staje się, nie rozstaje. Uwaga, biegnę! Nie kończę na tym, nie kończę, ponieważ to jest dopiero początek, ale... Wow. Dobra, wszystko, wspinam się na górkę, tak jak niesamowity niebieski jest, albo jego przyjaciele. No i... Przedstawimy wam jedną fajną rzecz, którą musimy zobaczyć. Patrzcie na tamtego dzieciaka na stadionie. On całkiem mały jest, ma około 50 cm i dość bardzo surowy. Powiedział kiedyś, że jego szynka pachniała jak jego nos. Tak, bardzo to było dokładnie powiedziane. No, a teraz on patrzy się na mnie. Pokazuje mi środkowy palec. Co ci pokażę? Oto! A znasz to? To jest znak Turbo Dynomena. Turbo Dynomen! 6. Zawsze rządzisz! No, masz rację. Coś ten dzieciak powiedział. Spadaj gówniarzu stąd. Bo jak nie, to ci zdzielę po pysku. O nie, ja ci dam normalnie. No nie, wezmę taką figurę, dam w ryj, od razu będzie Mikołajem. Mówię, no. Przedstawiam wam mój nowoczesny wynalazek świata. Współczesnego XXI wieku. Oto Sony Ericsson S500i. Dość stary model. O, tutaj widzimy Sonic 4, zostanie wydany w wakacje. Sonic 4 rządzi, nie? Wszyscy lubią Sonika, ale zawsze coś w rozporkach im się ucina. No. Ej, nie nabijaj się ze mnie. W końcu moja asystentka jak zwykle się ze mnie nabija. Bez przerwy w mojej twarzy tak... A to jest Sony Ericsson K700, ileś tam? K800? O, K700? K700. Nie, K560, nie, a nie wiem. Dobra, nie wiesz, my też nie wiemy, ja też nie wiem, no i mamy to gdzieś wszyscy. A ty masz tą białą czapkę. Bardzo pyszny śnieg tego roku jest. Śnieg z roku 2010 jest bardzo dobry. Zamrażacie w lodówce, bierzcie całą garstkę śniegu, na jabłuszko, na chatę. Wszystko bierzecie do zamrażalnika. I potem wakacje, ale pyszne lody. Jeszcze raz tak chcę zrobić, dobra. Pół roku później, jak zwykle to samo robimy i tak co pół roku. Czemu pokazuję ten znak? Nie ma, jest tylko twoja stara na...